Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Jak tak można było się zachować? Ty gdzie się kobieta atakowała? Rozchodzimy się, proszę państwa. Panu nie wstyd, co pan robi? Strasznie wstyd, co pan. Rozchodzimy się. Czego pan tu zrobił? Proszę zejść na dół, proszę państwa, zejście na dół, to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, uczestniczył w aktach satanistycznego kultu. Proszę państwa. Przywołuję pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut przerwy.